Jest pierwsze gniazdko. Przy okazji połamałem sobie tarczę. Dupą. Osiadłem na nią. Zapewne nie będzie trzeba wam tłumaczyć, co przed chwilą skonstruowałem. Siemano tu Marchew, witam was na moim kanale i w kolejnym sezonie. Jak każdy sezon, ten sezon tak samo zaczniemy, czyli od zabicia psa. Powiem wam, że nagrywanie na wsi to jest tragedia. Jak nie jedzie jakiś ciągnik, to szczeka pies, albo jakiś kogut pieje, albo kury gdaczą. To jest po prostu jakaś masakra. Wiecie, ile razy próbowałem dla was to nagrać? Ja pierdzielę. Już mi się trochę nie chce. No ale dobra, jedziemy. Siemano, tu Marchew. Witam was na moim kanale Marchew Life i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Witam was również w nowym sezonie, który mam zamiar rozpocząć od upgrade'u samochodu. Każdy nowy sezon zaczynam od ulepszeń i w tym sezonie będzie tak samo. Przyjechałem sobie na wieś, bo dostałem trochę urlopu, no i mam zamiar ten czas wykorzystać właśnie, żeby to wam pokazać, żeby to zrobić, bo jakby mieszkając w mieście, ciężko jest ulepszać taki pojazd, a na wsi jednak są do tego warunki. Na czym będzie polegał kolejny upgrade? Chyba będzie to ostateczny upgrade, no bo będę montował dodatkowy akumulator. Tutaj go widzicie, jest to 55 AGM. Akumulator ten świetnie się nadaje do tego, żeby zamontować go wewnątrz pojazdu, gdyż może pracować w każdej pozycji i nie wydziela żadnych gazów i tak dalej, więc nadaje się jak najbardziej do takiej pracy. Z początku myślałem, żeby go podłączyć sobie za pomocą separatora i ładować go z alternatora, ale niestety okazało się, że taki akumulator wymaga specjalnego traktowania. Najlepiej gdyby był ładowany urządzeniem, w którym można ustawić rodzaj akumulatora, jak jest ładowany, żeby to urządzenie miało świadomość, że ładuje AGM, który musi być ładowany odpowiednim napięciem przy odpowiedniej temperaturze. Więc nie mogę sobie go bezpośrednio podłączyć za pomocą separatora do alternatora, bo alternator nadaje się zajebiście do ładowania akumulatorów kwasowych. Wymyśliłem sobie, że będzie on ładowany za pomocą regulatora MPPT, który również będzie sterował pracą solara. W takim regulatorze możemy sobie ustawić to, jaki akumulator ładujemy, więc śmiało mogę sobie ustawić tutaj w tym regulatorze, że będę ładował sobie AGM. Przy okazji regulator taki jest wyposażony w taki oto czujnik, który po prostu będzie zamontowany przy akumulatorze. Właściwie ten cały regulator jest na tyle mały, że ja po prostu go zamontuję bezpośrednio przy akumulatorze, czujnik sobie przykleję do obudowy, więc regulator będzie wiedział, jaka jest temperatura akumulatora i będzie mógł dobrać odpowiednie napięcie, co zapobiegnie jego szybszemu zużyciu bądź uszkodzeniu. Zauważyłem, że wiele osób, które zajmują się właśnie takim kamperowaniem, buduje sobie te samochody i zakłada zwykły akumulator kwasowy do środka. Moim zdaniem to jest duży błąd, bo taki akumulator gazuje po prostu. Co prawda nadaje się on do ładowania z alternatora, ale on po prostu nie jest bezpieczny do mieszkania na tak małej przestrzeni. Ja uważam, że najlepszym akumulatorem jest AGM, no tylko że on musi mieć odpowiednie ładowanie, no i takie jakby z alternatora się za bardzo nie nadaje do niego. No. Można go po prostu zepsuć. W dłuższej perspektywie chciałbym, żeby mi to po prostu działało, dlatego no, MPPT będzie musiało załatwić taką sprawę. Przy okazji będzie też sterowało pracę solara. Jest to bardzo fajny regulator. Kolega mi go polecił, bo wcześniej miałem inny, jak widzieliście na Mazurach, miałem inny regulator, który będzie zresztą do sprzedania. Ten regulator ma możliwość podłączenia do niego aplikacji po Bluetooth, więc będę mógł sobie śmiało jakby kontrolować ładowanie akumulatora z solara, jak i z ładowarki, bo zastanawiacie się pewnie, jak ten akumulator będzie ładowany poza solarem. Otóż patent będzie taki, sprawdzimy jeszcze, czy będzie działać, bo jakby nie jestem pewien. To jest zasilacz z laptopa. Podłączę sobie go do przetwornicy, na końcu sobie zarobię końcówkę XT60 i podłączę sobie to przez regulator MPPT do akumulatora AGM. Powinno to działać. Czy będzie na 100%? Nie wiem. Sprawdzimy, zobaczymy. Do samochodu jeszcze sobie zamontuję dodatkowe oświetlenie do kabiny. Wyczaiłem w Biedroneczce takie lampeczki, bardzo mocne, mają regulację tutaj
poziomu światła. Bardzo fajnie to świeci. Można ustawić naprawdę mocno, bądź naprawdę tak delikatnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam już pewien pomysł, gdzie sobie to zamontuję. No i postarałem się nagrać, jak najlepiej potrafię, tą moją pracę też, żebyście się jakoś specjalnie nie zanudzili. Może jakieś timelapsy pójdą, takie rzeczy. No to co? Bierzemy się do roboty. Nie ma co czekać. W pierwszej kolejności trzeba będzie znaleźć przewód plusowy, który idzie z akumulatora głównego spod maski do tej całej mojej tutaj elektryki, którą mam z tyłu. Wydaje mi się, że on jest tutaj w plastiku zamontowany, no ale nie jestem pewien, także będzie trzeba sobie najpierw to znaleźć. Bardzo się cieszę, że zrobiłem sobie tą składaną podłogę. Dzięki temu, że ona tutaj jest, będę mógł sobie ten akumulatorek AGM włożyć tutaj w to miejsce. Później Wam to pokażę, jak to miejsce wygląda. Jest tutaj taka wnęka. Wymierzyłem sobie to, jaki akumulator wejdzie maksymalnie. No i ta 55 tutaj się idealnie nadaje. No, jestem gotowy, żeby teraz zająć się demontażem tego plastiku i zobaczymy, co jest pod spodem. Mam nadzieję, że ten kabel tutaj się znajduje, no ale... w sumie gdzie by miał być indziej? Dostałem się do przewodów. Idą tutaj trzy wiązki. Ta to wiadomo, elektryka samochodu, nie należy tego ruszać. To jest prawdopodobnie dźwięk do wzmacniacza, do głośników, no, wzmacniacza. A to jest przewód do wzmacniacza, bardzo gruby. Także będę chciał go przeciąć. I się będziemy tutaj wpinać. Zastanawiam się, gdzie zamontować te gniazdka. Nie mam trochę pomysłu. Gdzieś musi być chyba tutaj. No i tak myślę, że ten plastik to i tak będzie trzeba zdjąć. Zobaczyć, co tutaj jest. Czy tutaj jest w ogóle miejsce, żeby coś takiego podpiąć. Także zdejmę ten plastik i zobaczę, jak to wygląda, co tam dalej jest i jak ten przewód idzie. No bo będę musiał jakoś się do niego wpiąć. Także jedziemy z tematem. Porozkręcam to, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Czy to jest proste, czy trudne. Czy jak to. Największą sztuką jest to, żeby nie pogubić śrubek, no i wiedzieć, gdzie która była. Z tym to zawsze jest problem. No i teraz jest pytanie, czy ten plastik sobie po prostu tak odejdzie. A, tu jeszcze jest, dobra. Jeszcze tu się schowała jedna sztuka. Okej, no zobaczmy. No, na razie jakoś dosyć dobrze odchodzi. Rewelacyjnie, nie spodziewałem się, że pójdzie tak lekko, ale poszło lżej niż myślałem. Świetnie. Bezpieczeństwo. Oj, ciekawe, czy ja za dużo tego nie wyciąłem, tak się zastanawiam. Za dużo to może nie. No dobra. Powiem Wam, że próbuję to gniazdeczko dopasować tutaj. Tu będę miał takie gniazdeczka zrobione. Tylko teraz nie wiem, czy mi się już to udało. Najważniejsze to nie zrobić zbyt dużego otworu,
bo jeżeli ja zrobię zbyt duży otwór, to będzie to nieelegancko wyglądało. O! W zasadzie to tak ma być. Jest pierwsze gniazdko. Mam tylko nadzieję, że tutaj zmieszcza się z kablami. Tak obliczałem, że powinienem się zmieścić, ale u mnie to różnie bywa, więc zobaczymy. Zaraz sobie ten plastik przymierzę, zobaczę jak to będzie już po przymierzeniu. No i zastanawiam się jeszcze, czy dwa kolejne gniazdka zmieszczą mi się tutaj na dole. Nie ma to jak mieć porządek, a przy okazji połamałem sobie tarczę. Dupą. Osiadłem na nią. Ajajajajajajaj. Nie zdara. Jak słoń w składzie porcelany. Gdzie te gniazdka? Leży za mną, ja szukam. No i plan jest taki, żeby kolejne gniazdko dać tu, a następne gdzieś niżej. Może się zmieszczę z tym wszystkim. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Będzie trzeba to bardzo ładnie wyciąć. No jakoś mi nawet idzie dzisiaj, nie powiem, że nie. Jedziemy dalej z tematem. No powiem wam, że gniazdko na styk pasuje. W sumie to ładnie zrobiłem. Jest ekstra. Będzie to bardzo fajnie wyglądało, wydaje mi się. No dobra, dwa gniazdka już mam. Zostało jeszcze trzecie do zamontowania poniżej tego. Tutaj będzie. Widać to? Może widać. O, nie, tak. Mam nadzieję, że tutaj zmieszczę się z przewodami, innymi rzeczami i że to też nie będzie z niczym kolidować. Powoli to bardzo idzie. Jest tutaj dużo planowania, myślenia, jak to powinno wszystko wyglądać, jak to powinno działać. No i najważniejsze, żeby, że tak powiem, wszystko zrobić jak najlepiej się da i przy okazji nawet się mówi niczego nie zepsuć. Dlatego trzeba robić to po prostu powoli i z rozmysłem. No na razie jestem w miarę zadowolony, bym powiedział. Trochę wolno to idzie, no ale trudno. Będę miał jeszcze bardzo dużo lutowania, ale kładzenie kabelków, lutowanie i takie rzeczy to chyba lubię najbardziej, bo wycinanie tych otworów tak średnio. Zakładałem tarczę. Czyli jednak wtedy nie usiadłem na nią tyłkiem, tylko... To jest tragedia jakaś. Co za badziewie. Badziewie w tym zestawie jest po prostu badziewia. Albo ja jestem taki nieostrożny i psuję tę tarczę po prostu. Tragedia. Muszę jeszcze jedno wyciąć. Także tak będzie to wyglądało. Zobaczcie sobie. Do czego będą te gniazdka, to jakby powiem później. Przeciąłem już przewód. Teraz sobie muszę do tego gniazdka XT60, które będzie wtykane tutaj, zamontować, przylutować ten przewód. No i tu się zaczną może delikatne schody. No zobaczymy. Jakoś będę to działał. Biorę się za robotę.
Musiałem trochę powiększyć ten otwór. Znaczy powiększyć. Tutaj była taka blokadka, bo ogólnie ta złączka jest na dwa przewody. Ale ja chcę tą złączką podpiąć ten jeden gruby tylko. Dlatego musiałem sobie zlikwidować ten środek. Ja wiem, że może używanie tej szlifierki bez rękawic w rękach to nie jest zbyt dobry pomysł i nie ma to za wiele wspólnego z BHP, ale to moje palce w sumie, nie? Także nie róbcie tego w domu w ten sposób. A ja sobie robię. No bo, że tak powiem, trochę wyczucia już tym mam. Ale jak ktoś pierwszy raz z czymś takim pracuje, to niech sobie przynajmniej założy jakiekolwiek rękawice. No, nieźle. Może być. Zobaczmy, jak to teraz pasuje. Teraz to powinno w miarę pasować. W miarę. Będzie trzeba troszeczkę chyba to zgnieść czymś. Mam takiego zgniadacza. Kombinerki. 7,50 po przecenie w Biedronce. Lubię takie rzeczy. I eleganckie są, powiem wam. Na pewno lepsze niż te, co miałem ostatnio. Także spoko. Człowiek promocja. Kurde, wejdzie to czy nie? Właśnie. Powiem wam, że... czasem trzeba użyć sposobu. Sposób zadziałał. Ważna jest teraz kolejność, żeby powiedzmy wcześniej dać folię termokurczliwą, żeby można było zaizolować, bo często składałem tak, że sobie przylutowałem. O! Było przylutowane, a z tyłu nie było folii. Nie było jej już jak założyć, trzeba było to odlutowywać. Także to jest dużo uważności potrzebne przy takiej pracy. Zapewne nie będzie trzeba wam tłumaczyć, co przed chwilą skonstruowałem. Otóż widzicie, do lutowania, jeśli ktoś kiedyś lutował, to wie, że potrzebna jest przynajmniej trzecia ręka, najlepiej cztery. A że ja nie kupiłem sobie czegoś takiego, bo przedziadowałem, to postanowiłem sobie po prostu coś takiego zbudować. No i zobaczcie, tutaj zaraz będę lutował. No wydaje mi się, że patent jest. Na pewno patent jest solidny. No i teraz mogę sobie spokojnie tutaj polutować z jednej strony, z drugiej i tak dalej. Cicho tam! Jak coś, to już jest nowy kogut, nie ten, co był w tamtym roku, czy dwa lata temu. No, cóż, możliwe, że tego też będzie trzeba wymienić na jakiś lepszy model. Dobra, jedziemy z tym lutowaniem, muszę nagrzeć lutownicę. A teraz spróbuję to przylutować. Od razu mówię, nie jestem w tym asem, ale wydaje mi się, że jakiś taki całkiem nieogarnięty w tym też nie jestem. Za dwa razy w życiu to robiłem. Pewnie jak ktoś teraz z was lutuje na co dzień i patrzy się na to, co ja robię, to się zastanawia, co ten gość robi. Czego on tego nie robi tak albo inaczej. I zapewne ma rację. Ale co ja zrobię? No cieszę się, przynajmniej wiecie, że ja robię to sam. A nikt mi w tym nie pomaga. Uczę się tego wszystkiego samemu. Z lepszym lub gorszym efektem. Nie chcę tej złączki stopić, także nie chcę jakoś tam długo grzać. Bo nie wiem, czy ona się po prostu nie stopi. A powiem wam szczerze, że jestem na wsi i mam bardzo ograniczoną ilość tych złączek. Burek! No jak widzicie, słyszycie, zwierzaczki nie ułatwiają mi tutaj nagrywanie dla was. Bo jakby mi to w pracy nie przeszkadza, tylko kwestia tego, że po prostu będziecie to wszystko słyszeć na nagraniu. Jak myślicie, będzie się trzymać? Mówię, że tak, ale... stwierdziłem zawsze, że za zapierdzielę więcej cyny niż ustawa przewiduje.
Szkoda, powiem wam, że jest tyle z tym kombinowania. Bo to wszystko trzeba bardzo dobrze przemyśleć, żeby nie dać muki. Bo jednak tutaj chodzi o zdrowie i życie. Jeżeli ta elektryka będzie zrobiona źle, to coś się może zwyczajnie spalić. Najprawdopodobniej fura, albo ja w tej furze. Więc to naprawdę musi być przemyślana instalacja. Na szczęście jest to już ostatni upgrade tego samochodu. Znaczy, tak mi się wydaje, tego też nie planowałem, ale no, wydaje mi się, że to już jest upgrade ostateczny. Już będę miał tutaj wszystko, czego potrzebuję. Także, no, mam nadzieję, że to, co tutaj wam pokazuję, komuś się do czegoś przyda. A jak nie, to chociaż mam nadzieję, że będzie wam się to miło oglądało.